Tym razem greckie piwo z browaru, gdzie to się pisze, Siris Microbrewery, Seres. Nie wiem, gdzie dokładnie jest Seres w Grecji. Co oni tu piszą? Greckie piwo jest ładnie zrobione z 6 typów słodów, najlepszych chmieli i lokalnego oczywiście greckiego jęczmienia. Dodatkowo jeszcze użyli prawdziwej lokalnej czekolady. No, po prostu to piwo przedstawia bogactwo greckiej pasji i Greków jako ludzi. 6% alkoholu, jest to Voria Stout Beer. Voria znaczy północ i jest to jakby marka, bo mamy, bo jeszcze mają nie tylko Stout, mają IPA, Pale Ale mają, także Voria to jest marka tego mikrobrowaru i wypuszczają różne piwa, czyli ten podtytuł jest bardzo ważny. Jeżeli spotkacie, to patrzcie, co kupujecie. 6% alkoholu, czyli no, całkiem już poważne. Kapselek złoty z logiem browaru. Siris Microbrewery pisze. Do sobie. Piwo dostało brązowy medal. W Brukseli. Brussels Beer Challenge 2015. Czyli odpowiednio. Nie jest takie złe, widocznie. Piwo jest bardzo ciemnobrązowe, nieprzejrzyste. Nawet jeżeli wezmę tu pod lampę, to nic nie przechodzi przez nie. Niewielka piana, beżowa, bardzo drobne pęcherzyki, ale szybko zanikająca. W aromacie dużo palonej kawy, trochę czekolady. Takie lekkie nutki jakby Lukrecji, troszkę takich nutek kwaskowych. Bardzo przyjemnie. Ale nie jest to zbyt bujny aromat. Raczej taki niski, trzeba się rzeczywiście wąchać, ale przyjemny. Bardzo ładnie. Spróbujmy. Niskie nasycenie. Znaczy takie welwetowe wykończenie tego piwa. Dużo, bardzo dużo paloności, palonych słodów, palonej kawy. Do tego trochę czekolady, ale kawa tutaj i paloność króluje. Nie jest to piwo ciężkie. Przepraszam. Nie jest to piwo ciężkie. Te właśnie kwaskowe elementy bardzo poprawiają
pijalność, nadal jest to piwo odświeżające, mimo że ma swoją wagę. Nie jest bardzo ciężkie, ale ma swoją wagę i to czuć. Sprawia wrażenie takiej właśnie aksamitności, ale już ma swoją wagę. Poza tym w tej nominalnej jakby goryczce palonej pojawiają się później elementy chmielowe, takie ziołowe, lekko trawiaste, ale, by było ciekawiej, to one się bardzo szybko rozmywają i wszystko później przechodzi w taką lekką czekoladowość. No, bardzo miłe, bo zwykle mamy jakieś lekkie aromaty, później przechodzą w goryczkę. A tu tak, goryczka jest najpierw, a później się ładnie to rozprowadza, jest taka bardzo przyjemna, welwetowa, bardzo delikatna konsystencja i odbiór tego piwa. Bardzo przyjemnie. Kawowo-czekoladowe. Bardzo przyjemne piwo. Są to takie akcenty cytrynowe, kwaskowe ze słodów, które nadają orzeźwienia temu piwu. 6%, nie czuć alkoholu. Bardzo przyjemne w odbiorze. Jeżeli tylko możecie, na pewno warto spróbować. Jest bardzo przyjemne. Także mam nadzieję, że film sprawił wam dużą przyjemność, tak jak mnie sprawiło przyjemność picie tego piwa. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. No i wasze zdrowie. Cześć.